Witam, witam moich wiernych towarzyszy broni w drugim odcinku mojego gameplaya Vice City Definitive Edition. Bez owiania w bawełnę walimy do kolejnego miejsca, czyli pewnie do naszego adwokaciny. Kurde, przydałby się jakiś samochód. I tak mi się przypomina kolejna rzecz w tej grze. Zawsze się chyba podbiega do tego samochodu, który tu właśnie stoi. A, ładnie się to wszystko odbija. Trochę bym sobie jeszcze życzył, żeby te odblaski troszkę, znaczy żeby nakrysowanie obiektów trochę było lepsze. Bo coś wątpię, żeby to było ograniczenie silnika. Tylko chyba tak się starali klimatem do oryginału przypodobać. Nie wiem, czy to sensownie zabrzmiało. Kurde, gubię się jeszcze w tej całej mapie. Przysięgli. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Okej, zastraszymy dwóch prawników, ale nie zabijemy ich. Maska, gra jest brutalna. No, czego się spodziewałem w końcu Vice City? Znaczy GTA. Dobra, zawiniemy sobie samochodzik. No, deszczek wygląda lepiej trochę niż w GTA. Trójce. Na pewno tak się nie rzuca w oczy jak w trójce właśnie. No i to światełko też się spoko. Czyli co, straszymy typów? Jesus, młotkiem na ludzi. No i co, pojechał? Aha. Takie coś. Tak, to zdecydowanie takie bekowe. Naprawdę nie wyobrażałbym sobie tej gry zrobionej w takim totalnie realistycznym stylu, bo to po prostu nie pasuje. Czy teraz co, kolejny koleś do zastraszania? Tak, jest klimacik tutaj, to mi się podoba. Tak jakby mgliście, jakby para wodna, nie wiem. Fajnie to wygląda. Zupełnie inny klimat niż takie słoneczne klimaty, które właśnie chyba wpadły nam. Troszkę się go ciężko prowadzi. Oj, no rzesz! Może nam zdążymy uciec. Okej, emotions wyrzucamy, zapomniałem. Jesus, ależ on jest słabo zwrotny. Zbliżamy się. Chyba trzeba będzie tu wjechać. O, bardzo elegancko skasowałem. Czy trzeba podejść i znowu? No to oczywiście samochód rozwalimy.
Ale się trzeba narobić. No, to była śmieszna misja. Ładny wózek przy okazji. Dobra, już nas stać chyba na lepsze spluwy. Emotions. Dobra, jak my w ogóle mamy daleko do sklepu? O, jaka fajna baba przeleciała. Czekajcie, mapa. Sklep z bronią. Kurde, czemu on jest tak nie po drodze z tym? A nie, tu jest sklep z bronią. Ten, który jest bliżej. Ten? Nie, ten jest dużo dalej. Mosty pewnie zamknięte, jak to bywa. Dobra, czy teraz popróbujemy sobie na szybkiego... Oj, babeczkę rozjechałem. Popróbujemy sobie na szybkiego po broń. I potem... Kolejna misja. No za co to się jednak z tej broni przyda, prędzej czy później. Gdzieś czytałem w poradnikach, znaczy nie w poradnikach, tylko w newsach, że na pewno usunięto ze ścieżki dźwiękowej Billy'ego Jeana Michaela Jacksona. A to szkoda. Ale póki co parę moich ulubionych kawałków z tego soundtracka tutaj jest. No z chęcią by ten wózek zmienił, ale jakoś mi się na razie nie chce. Chociaż czuję, że zaraz będę zmuszony. No gra ma problem z tymi stabilnymi 60 klatkami, ale i tak jest lepiej niż sądziłem. Znaczy mam wrażenie, że te wersje sprzed tej całej wtopy Rockstara jakoś lepiej działają, w sensie, że te z pierwszego dnia chodziły dużo słabiej, a teraz jakoś jest chyba lepiej. No i znowu telefon, ja wpierw sobie jednak, no dobra. Hey Tommy, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, Tommy, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy. Please, do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Z jednej strony można powiedzieć, że kolesie są bardzo upierdliwi, nie dadzą sobie zapomnieć, a z drugiej to chyba po prostu gra. Co nam przypomnieć, że jednak... Czekajcie, co to byłoby lepsze. A, tego i tak nie ma. Dobra, maka kupujemy. Mamy jeszcze 300 dolców. Dobra, na razie tego jednego. Nie będziemy wszystkiego wydawali. Znowu telefon. Kurde, w cyberpunku dzwonią. Dobra, może tym razem jakiś inny, ciekawszy samochodzik zgarniemy. Coś tu w ogóle jedzie? Nic nie jedzie. Dobrze, na szczęście nasz typo w miarę szybko jeździ, biega. O, ten wózek jest fajny. To chyba podobno do tego, którego ostatnio rozwalałem. No, jakiemuś urzędasowi chyba podpierdzieliłem. No, można strzelać z auta. Trzeba mieć pistolet maszynowy, którego nie mamy. Dobra, na razie jedziemy z kolejną misją do... naszego... A, do tego telefonu całego. Cóż, skoro gra nas tak pięknie prosi, to podejdziemy. Zobaczymy, co to się odwala. Dostawca pizzy. Mr. Thiel, your help in eradicating those out-of-towners was invaluable to business. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Co, zadanie na czas? O matko jedyna. Mamy kogoś zabić, zanim dokończy dostawy. Czyli niby nie na czas, a jednak na czas. Jesus, jak ja jeżdżę.
No i on całkiem szybki jest. Ty, mam dwie gwiazdki? Nieźle. Może go po prostu rozjadę. Jesus. Ej, no nie. Ty jest bardzo szybki, trzeba przyznać. Jeszcze jedzie na motorze. No, żeż, czort. Nie wiem, czego dorwę. Może mi gliny pomogą. To byłoby dopiero śmieszne. Ja też się musiał typ wparować. Czy oni tu wszyscy jak wariaci jeżdżą? Mam wrażenie, że jedyny normalny tu jeżdża. Czy on jakieś chore kółka robi? Może zdążę go pierdyknąć. Zdążę? No, dobra, udało się. A, troszkę hajsu ma koleś. Nie umieszkamy, nie wziąć. O, ten wózek będzie chyba fajny. No, get up. Znaczy, get in. Ten mój English czasami. O, Jesus, ci ludzie w motorach, na motorach, jak wariaci. Dobra, czyli teraz jedziemy do... No, nie pamiętam, jak on ma na imię. Kurde. Miałem tak wspomnieć, co mi się zapomniało, że podoba mi się, że protagonista ma swój własny głos, co daje grze zupełnie innego charakteru całej rozgrywce. Avery, goes without saying. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Zmień ciuchy w sklepie Raphaela. Wearing pricks, surrounded by pricks. Sometimes I like to wear women's panties and walk around Fifth Street. Czy raczej teraz chyba nie zapiszemy misji. Jezu, jak oni jeżdżą w tym mieście. Emotion. O, lubię ten kawałek. Tu wejść? Nie, mamy wpierw iść do tego cholernego sklepu. Mi się zapomniało. Ależ to było zwrotne. Aha, tu tutaj. Raphael's.
No tak, mamy się wtopić w tłum. Tak, pan robotnik jeżdżący takim Lambo, to na pewno się wtopi w tłum. Ale kto by się bawił w takie szczegóły? W końcu gra z przymrużeniem oka, co pokazuje zarówno fabuła, jak i graficzne, jak i graficzna wizualizacja gry, zarówno oryginału, jak i remastera. No wbrew tej takiej obiegowej opinii, że zrobi z tego remastera taką komedię, no ale no, dla mnie to jednak jest taka średnio poważna gra. GTA 4 to jest poważne. I się wszyscy leją. Czyli używamy pewnie tych... Okej, teraz... Dobra, uciekamy teraz stąd. No, bo jakoś specjalnie trudne to nie było. I teraz możemy pracować dla Everego Carringtona. No i super. Zaczono kombinezon ze sklepu z narzędziami w centrum handlowym North Point. Bla, bla, bla. Znaczy, nie wiem, co ja właściwie powiedziałem, ale tam. Aha, i to jest tutaj. No tak, bo koleś już przejął wszystko. Fajnie, tam wózek jest. Dobra, spróbujemy, zobaczymy, co on tu ma nam do zaoferowania. O, telefonik oczywiście. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. You looking for trouble, baby? I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more private, find me at the bottom. Nowy punkt kontaktowy otwarty w Ocean Beach. No i spoko. Aha. Teraz zobaczymy, co będzie za misja. Właśnie powinienem przebrać. Trafne argumenty. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with... Odbierz strój do golfa ze sklepu Rocksport. Bardzo fajnie, właśnie miałem zamiar tak powiedzieć, że muszę zmienić strój. Bo w takim to trochę lipa łazić. Ty, gdzie ja zajechałem? To się nazywa Cul de Sac. No nie. Że taka ślepa uliczka to się nazywa Cul de Sac. Nie wiem, po jakim nad jest. Po włosku? Nie, po francusku. Zapewne. Ty, jak się przebierzemy, to zgubimy ich, czy nie? To jest pytanie. O, matko. Dobra, przebranie masakryczne, ale zawsze jakieś. Jedź do klubu golfowego. No to jedziemy. Jest bardzo bliziutko. Dobra, zamkniemy sobie wszystkie nasze
na ten, nie wiem, czy to jakieś ma w ogóle znaczenie, ale chciałem ukryć wszelką broń. Tym razem sobie użyję samochodu, robię to drugi raz i schrzaniłem to. Więc użyjemy sobie samochodziku, żeby trochę to szybciej zrobić. Ciekawe, czy tym razem mi to pójdzie dobrze. Tu sobie ustawię samochód w razie, gdyby było czym uciekać. Albo zastawię jego wózek. Też nie wiem, którym on ucieknie, tak szczerze. Albo wpierw rozwalić jego wózek, żeby niczym nie pojechał. Nie, to i tak czymś pojedzie. Teraz pytanie tylko właśnie, czy ich zaciukać? Jakby to zrobić? Is this guy? Boys, deal with him. Get him! To that psycho! Me, me, me! Hello? Are you a country member? No nie. Tego to nie pisali, ale chyba się udało. Okazało się jednak, że misja została zaliczona, tak więc tym bardzo śmiesznym akcentem kończę ten drugi już odcinek mojego gameplaya Vice City Definitive Edition. Dzięki za uwagę. Grał dla Was Człowiek z Księżyca, czyli Man from the Moon. Subskrybujcie, lajkujcie i do kolejnego odcinka. Hej!